Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w Ameryce to już prawie jest groteskowe, jak się popatrzy na tych komunistów amerykańskich, naiwno-tęczowo zielonych i to, co robią im komuniści chińscy, czyli krwawo-czerwoni. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. Filmików bardzo często zdemonetyzowanych. W partii komunistycznej no to w zasadzie nie ma demokracji, to jest system jednopartyjny. Są jakieś takie frakcje, no i z reguły frakcje doprowadzają do tego, że są jakieś czystki i wyniszczenia i morderstwa. No ale teraz zrobił się taki ruch chiński komunistyczny, który jest bardzo, można powiedzieć, kapitalistyczny. No, w sensie takim, że ma kapitał. To jest jedyne, co tam jest kapitalistyczne, że ma kapitał. Tyle tylko, że ten kapitał no to nie jest prywatny, tylko jest w rękach, czy powiedzmy w mackach systemu komunistycznego, no bo system komunistyczny zawsze potrzebuje pieniędzy. W PRL-u było to samo. Te wszystkie jednostki policyjno-wojskowo służbowe i tak dalej, no to oni zawsze cwaniakowali, jak skombinować pieniądze. No z reguły to były jakieś takie przestępcze, jakieś broń, sprzedaż i tak dalej. Chińczycy się nauczyli, że po prostu trzeba sprzedawać naiwnemu Zachodowi. No. A w Ameryce teraz zrobiła się partia komunistyczna, która w zasadzie doszła do wniosku, że najważniejsze to jest homoseksualizm i środowisko. No i oni na to postawili, no i niszczą Amerykę. No Ameryka teraz jest niszczona przez lewactwo podatkowo, środowiskowo. Bezrobocie i tak dalej, to wszystko jest przez komunistów. Problem jest taki, że środowiskowcy walczą z zatruciem dwutlenkiem węgla. Przepraszam. To co znaczy? To znaczy, że no te wszystkie te emisje z węgla, z ropy i z gazu, no to oni tłumaczą, że jest ten efekt cieplarniany, no i że to trzeba wszystko zniszczyć. Dlatego trzeba wszystko zrobić, żeby były panele słoneczne. No i Chińczykom jest to bardzo w graj, dlatego, że tam, gdzie potrzeba produkować panele słoneczne, czy jakieś tam wiatraki, generatory powietrzne i tak dalej, to kto może to zrobić taniej? No Chińczycy to robią. No a co potrzeba, żeby w Ameryce mieć energię elektryczną na dachu? No do tego w Chinach potrzeba potężne elektrownie węglowe, no i potrzeba dużo węgla. W Ameryce kopalnie się zamyka, w Ameryce się kopalnie usuwa, w Ameryce się zamyka wszystkie gazociągi, rurociągi, a w Chinach wprost przeciwnie. To, co Ameryka sobie może pomyśleć, że zmniejszy, no to na każdy milion ton niewydobytego węgla, no to w Chinach wydobywa się 2 miliony. No, na każdy funt się wydobywa 2, na każdy niewydobyty to się wydobywa 2. Także ten wzrost tego wszystkiego zużycia w Afryce, w Indiach, tam na Dalekim Wschodzie, no to oni po prostu się cieszą. Oni się cieszą, że Ameryka nie ma elektryczności normalnej. Przepraszam, nie ma elektryczności normalnej, tylko Chińczycy muszą to wszystko sobie zrobić i załatwić. No był ten taki agreement, czyli takie zobowiązania, czy umowa międzynarodowa w Paryżu na temat środowiska w 2015, no, że Chińczycy mogą sobie wzrastać z tym
zanieczyszczeniem światowym do 2030 roku. No po 2030 roku, no to było powiedziane, żeby no już raczej nie zwiększali. Także oni jak usłyszeli, że mogą przez tyle lat zwiększać, no to dopóki mogą zwiększać, no to muszą zwiększać. Także pomiędzy 2015 a 2021 ich ten zanieczyszczenie wzrosło, no ta ilość tych wszystkich miejsc zanieczyszczających wzrosło 11%. No to są najróżniejsze tam dane statystyczne dostępne wszędzie. W międzyczasie w Ameryce zanieczyszczenie zmniejszono o 6%, czyli w zasadzie trzy razy różnica jest pomiędzy tym, co Ameryka minus 6 tu, a tam jest plus 12. Także to naprawdę trzeba być kretynem, trzeba naprawdę być idiotą, żeby tam jeździć po tych Paryżach i się zgadzać na takie idiotyzmy, no bo co to daje, tak? Co to daje? Zabija normalny kraj, zabija normalną gospodarkę tylko dlatego, żeby komuniści mogli jeszcze bardziej opanowywać. W Glasgow to samo, banda kretynów pojechała i tam poumawiała się, no i to wszystko zostało zrobione to samo. W Chinach oni planują teraz budowanie następnych elektrowni, no i ma to być około 100 gigawatów. 100 gigawatów, no to jest dosyć sporo. W Ameryce jest 1000 gigawatów mniej więcej tej pojemności. No i jeden gigawat, no to w zasadzie to jest wystarczająco energii, żeby ogrzać około tam 700-800 tysięcy domów w Ameryce. W Chinach no to troszeczkę mniej, no bo tam tej elektryczności to idzie tylko, żeby budować na te panele słoneczne. Cały Beijing, no to tam opala takimi kostkami węgla mielonego z gliną. To jest bardzo ciekawa sprawa, że jak ktoś pojedzie do Chin, się zastanawia, dlaczego taki ten dym jest w Beijing w czasie zimy. No dlatego w czasie zimy ten smog najgorszy, no bo jest tak zimno i oni sobie opalają. Nie mają węgla jakiegoś takiego luzem tam na furmance czy na jakimś ciężarówce łopatami przyrzucanymi. Oni sobie kupują tam po 5-10 kilo takie okrągłe foremki, to mają dziurki tak na przewiew, no i później jak to spalą, to zostawiają gdzieś na boku chodnika, to taka wypalona glina, później znowu to przerabiają. Bardzo ciekawe jest, no ale smród jest nieprawdopodobny. Jak są kompanie, które patrzą, ile i gdzie powstaje elektrowni powyżej 30 megawatów. Megawat no to ma 6 zer, czyli 30 megawatów, no to jest 3 miliony, można powiedzieć, watów. Wat, jak popatrzycie sobie suszarkę, jeżeli macie na przykład, tak, no to jeżeli suszarka jest na napięcie 220 V, no i jak ona tak mniej więcej suszy dobrze, no to ona ma około tam 1000 watów, czyli 1 kW. Tak to można pomyśleć. Kiedyś jak były żarówki, no to takie ciepłe żarówki, no to miały 100 watów. No to na kilowat to potrzeba 10, na megawat potrzeba 10 tysięcy takich. Także to są takie elektryczne, mocowo-siłowe jednostki elektryczne. Teraz Chiny mają 560 elektrowni na opalanych węglem elektrowni, ale w niektórych to mają po dwie elektrownie, mają 560 tych miejsc.
które planują, żeby uruchomić. Bo to wszystko ciągle jest nowe i nowe i nowe i nowe. Także jeżeli to doprowadzą do porządku, no to będzie 300 gigawatów, a 300 gigawatów, które zbudują, no to w zasadzie są 2/3 wszystkich tych elektrowni węglowych w świecie rozwijającym się, no poza tymi krajami rozwiniętymi. Także to jest nieprawdopodobne. Na dzień dzisiejszy Chiny mają 180 nowych kopalni. Oni po prostu jeżdżą, otwierają nowe kopalnie na lewo i prawo, no i będą, mogą produkować 600 milionów ton metrycznych węgla. 600 milionów ton metrycznych węgla. No to jeżeli ktoś się tam zastanowi, ile w Polsce wydobywają, czy ile w Ameryce wydobywają, czy na Ukrainie, no to pamiętajcie, w Chinach będą wydobywali 600 milionów ton metrycznych. To są nieprawdopodobne ilości, no ale to zapotrzebowanie na energię rośnie. I dlaczego jest potrzebne? No w Chinach 65% energii elektrycznej jest produkowana przez węgiel. No i tak jak mówiłem już dwa razy, ten prąd, ta moc jest używana do tego, żeby sprzedawać za ciężkie pieniądze Amerykanom i naiwnym kretynom w Europie te panele słoneczne, bo w Europie, w Ameryce nie opłaca się produkować paneli słonecznych, bo robocizna jest za droga. Ostatnio wydano parę trylionów na bezrobocie, a robocizna jest za droga. No paranoja komunistów, tak? No mają jeszcze z kogo golić, no to golą, a Chińczycy bardzo chętnie to robią. Od tego czasu, kiedy Chiny podpisały tą umowę w Paryżu, no to tam im te elektrownie węglowe wzrosły o 185 gigawatów. Także Ameryka swoją pojemność użycia węgla zużyła o 80 gigawatów, czyli jest minus 80 gigawatów, a w Chinach jest plus 180 gigawatów. Także w Ameryce niszczą na lewo i na prawo. Dzisiaj ile można wydobyć węgla? No w Ameryce można wydobyć węgla na mniej więcej 200 gigawatów. Nie wydobywa się na potęgę. No również gaz naturalny. Gaz naturalny jest dosyć atrakcyjny, no ale to też jest niszczone. To jest niszczone przez administrację Bidena, przez Muhammada Baracka Obamy. Oni wszyscy komuniści po prostu to niszczą jak tylko mogą. No, a w Ameryce no to jeszcze zmuszają banki, żeby nie dawały pożyczek firmom wydobywającym olej, nie dawały pożyczek firmom wydobywających gaz. Także to jest po prostu samobójstwo ekonomii. Morderstwo w sumie, no nie samobójstwo. Ludzie się nie zgadzają z tym, to po prostu komuniści mordują to. Dlaczego taki jest boom na ten węgiel? No bo Chińczycy powiedzieli, tak jak Chińczycy po chińsku mówią, nie rabotajesz, nie kuszajesz, czyli nie pracujesz, to nie jesz. No i wtedy kiedy pracujesz, no to jesz, a Xi Jinping na spotkaniu tam komunistycznej partii w jakimś tym plenum pięcioletnim następnym, no to powiedział, że nie możemy się odłączyć od rzeczywistości. No, w podtekście myślał o kretynach komunistach w Ameryce i kretynach zielonych w Europie. No i Xi Jinping powiedział, że nie możemy się odłączyć od rzeczywistości, no i nie wyrzucimy tego, z czego jemy i żyjemy, dopóki nie mamy czegoś nowego, co możemy jeść i żyć przez jedzenie tego. Każdy normalny człowiek to rozumie.
każdy amerykański i Amerykanin normalny to rozumie. Każdy normalny komunista w Chinach tego rozumie. Jedynie tego, którzy nie rozumieją, no to są komuniści tęczowo zieloni w Ameryce, którzy naprawdę mają jakieś pozaziemskie spojrzenie. No, Chińczycy to wykorzystują w 100% i nie dadzą się oszukać. Tak, także całe Chiny to się śmieją z tej Ameryki, że morduje sama siebie. John Kerry, następny polityk komunistyczny, który nieustannie lata odrzutowcami, ale walczy z tym ociepleniem światowym. Łachudra kiedyś powiedział, że on na swoim stanowisku nie może latać w samolotach pasażerskich z nieumytymi, nawet pierwszej klasie. No to z nimi wszystkimi jest właśnie w ten sposób. Kerry starał się przekonać w 2021 roku, jak tam pojechał, że Beijing musi się zastanowić nad tymi emisjami środowiskowymi. No oni, Chińczycy, powiedzieli jasne, będziemy coś robić w kierunku tego ochrony środowiska, no ale Ameryka musi zamknąć mordę na temat Tajwanu na przykład. Także wy komuniści, homoseksualno-zieloni w Ameryce chcecie tego rodzaju, no to zamknijcie mordę na temat Tajwanu, przepraszam. Musicie też w Ameryce zamknąć mordę na temat praw ludzkich i w ogóle w Chinach, no i zamknąć mordę na temat wymiany handlowej. No i tak to jest. I komuniści i amerykańscy się na to wszystko zgadzają. Nancy Pelosi, czarownica komunistka, pojechała na Tajwan. No to minister spraw zagranicznych opieprzył Amerykę. No i w zasadzie powiedział, że to tak nie może być, jeżeli tutaj są jakieś ingerencje amerykańskie, wewnętrzne sprawy Chin i Tajwanu, no to tam kwestie środowiskowe odchodzą na dalszy tryb. Czyli szantaż, oszukaństwo i nieustanne. No to, co komuniści amerykańscy robią amerykańskiej energii, to jest woła o pomstę, no nieba. No ale będą wybory. Wybory będą 8 listopada, już niedługo. Październik w zasadzie za pasem, później drugi wtorek listopada. Także Chińczycy importują węgiel, wydobywają węgiel, no i będą, są już w sumie światowym przewodnikiem gospodarki. No i oni muszą się właśnie tak zastanawiać, jak długo się tym idiotom komunistom uda rządzić w Ameryce i w Europie. Teraz na pewno się modlą o to, żeby wybrano znowu komunistów tęczowo zielonych, no to oni, ci krwawi czerwoni, będą prowadzić gospodarkę kapitałową, no bo nie kapitalizm, no i będzie ludziom w Chinach się żyło dobrze i dostatnie. To jest paradoks 2022 roku, że w Ameryce mamy to, co mamy, a w Chinach mamy to również, co mamy. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szczeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych. No w Ameryce już Partia Demokratów, no to w zasadzie się zrobiła komunistyczna, tęczowo zielona. Wykoleiła wszystkie te tradycje demokratów przez ostatnie 60-80 lat. Mam nadzieję, że się budzicie. Konserwatyści powinni głosować powinni głosować. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no ukradli wam komuniści partię.
Także nie bądźcie frajerami, nie bądźcie idiotami, nie bądźcie naiwnymi idiotami Lenina. Zdrowia dla normalnych.